musimy ogarnąć strzałki na tym rondzie. Dlatego, że, no widzicie, każdy ciśnie tylko i wyłącznie na tym jednym, tylko i wyłącznie tym jednym pasem. Pomóżmy tutaj tym kierowcom, bo widzę, że no trochę nie ogarniają tej sytuacji. Ten pas tylko do jazdy w prawo. Tylko i wyłącznie do jazdy w prawo, dlatego pas 1, bo mamy tutaj pas 1, więc gdybym zrobił dwa pasy, no to trochę bez sensu. Tak, że tutaj będą po jednym pasie do skrętu w prawo. Proszę bardzo. Troszeczkę jakby to rondo ruszyło, takie mam wrażenie, albo się za chwilę znowu całe zapcha. Też tak może być. Okej, tu i chyba tyle. Tak. No i zobaczcie, dzięki temu ten ruch też się pewnie za chwilę zakorkuje, ale samochody korzystają z większej ilości pasów. I zobaczcie, cztery pasy już sprawia, że